Siema. Witajcie, miło was widzieć znowu. Miło być znowu w piwnicy, bo ja już tu nie byłem ponad miesiąc. I to jest taka magia ekranu, dzięki której my się widujemy. Ja mogę być z wami, bo montuję filmy i widzimy komentarze. A z kolei jest fajnie, bo miałem trochę nagranych materiałów i nie mogąc zejść do piwnicy, albo nie mając czasu, albo chęci, to i tak się filmy ukazywały. No ale już mi się skończyły te zaległe i teraz są na bieżąco. No ale będzie pewnie tak jak zawsze z Majkiem robiliśmy, że nagrywamy kilka filmów na raz. No i one się będą pokazywały za tydzień, dwa, trzy. W każdym razie, tak żebyście byli zorientowani, dzisiaj jest 28 listopada. No i mamy taki film, taki pomysł, że otworzymy sobie piwa, zobaczymy, co nam przysłał browar Amber i Cieszyn. Z Cieszyna tam widziałem po innych blogach i blogerach, że dostali, że to był chyba jest jakieś brackie. No ale nie wiem, co z Ambera. Bardzo dziękuję obu browarom za wysyłki i namawiam chętne pozostałe browary do wysyłania. Dzięki temu nie będę musiał płacić za piwo w sklepie, co jest dużym plusem. No ale przede wszystkim, co ważniejsze, no w Birgiczku, który serdecznie pozdrawiam, jest jakiś tam ograniczony stała pula danych browarów i no nie ma takich, które po prostu do Lublina nie dojeżdżają. Więc jakby był jakiś browar z drugiego końca świata, który chciałby wysłać piwo, to chętnie, dziabnę. Nagram raczej, raczej dziabnę, raczej nagram, w najgorszym razie nie nagram. Jedne na pewno, no to wam. Druga sprawa, jeszcze ważniejsza, nawet pierwsza, to jest moje podziękowanie dla was, bo się okazuje, że cały czas chcecie oglądać moją gębę. Po tych dwóch pierwszych takich filmach po przerwie dłuższej, które się wyświetlały słabo, te kolejne już coraz lepiej, więc bardzo dziękuję. No i zapraszam do pozostania i może, nie wiem, jakiegoś lajta jeszcze się w tym roku odpali. Nie chcę obiecywać, ale kto wie. W każdym razie dziękuję i pozdrawiam. Bardzo fajnie się czyta wasze komentarze, choć w co drugim się pojawia pytanie, gdzie jest Mike, więc już kolejny raz odpowiadam, że Mike się wyprowadził, bo on naprawdę był moim sąsiadem, ale już nie jest. Dobra, przechodzimy do sedna sprawy, czyli do unboxingu. Wspaniała nazwa. Będę robił tu przodem do was. Zacznijmy od Cieszyna, bo on jest mniejszy, będzie mi łatwiej to w rękach zrobić. Ja już tu w domu zacząłem go rozpakowywać, a później pomyślałem, co ja będę rozcinał w domu, jak to ludzie chcą zobaczyć. Jak już tak rozpakowujemy, to jeszcze pomyślałem sobie o tym, że może na kanale by się pojawiły jakieś, w czasie oczywiście picia piwa, rozmowy o innych tematach niż tylko piwo. Myślałem o polityce, ale to chyba bym żygał co odcinek. No ale może o Lewandowski. Albo Lewandowski, jak ciobatę napierdala. Hiszpański pierożek. O kredytach, o finansach, o inflacji, to też mogę. Zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej. O niedzieli handlowej, żeby wróciła. No dobra, zobaczcie, ładne pudełko, bardzo ładne. Otwieramy, mam nadzieję, że nic nie wypadnie z niego. A. Powiem wam, że jestem kurwa w szoku, jakim cudem to dojechało i się nie zbiło. Obstawiam, że to było tak wsadzone, o. No ale jak stoi na półce, to jest ładnie, ale jak jeździ kurwa w tej nazad, to chyba tylko dzięki temu, że to jakoś ten karton blokował te dwie rzeczy. No ładne, ładne. Szklaneczka ładna, 0,5, super. Znam już osoby nawet, które się ucieszą, że ją dostały, no ale na razie jej nie dostaną. Ładne pudełko, powiem wam, naprawdę ten papierek taki fajowy. Więc tym bardziej się cieszę, że uznali, że jestem godzien, aby taki papier mi wysłać. Razem z zawartością. Grazie mille per browar. Czekajcie, może coś jest. Góra szkło. No, zdał egzamin, zobaczcie. Napiszesz góra szkło i dojedzie. O, nawet nazwisko przekręcili, tak jak większość ludzi. No zajebiście. Ja się nie obrażam o takie rzeczy. Bo nie, normalna sprawa. Więc to jest browar Cieszyn. No i zobaczmy, co nam przysłało Ambero. I tu podziękowania dla browarnika Tomka, który zawsze o mnie pamięta, nawet zapraszał na wyjazd do Szwecji. Dzięki, Tomek, wielkie. Nie dałem niestety rady, ale sam fakt, że mieliście ochotę mnie zaprosić, też mi dużo daje satysfakcjony. Amber ma taki fajny sposób pakowania tych piw w tekturę. Z takimi lukami na torpedy, zobaczcie, to tak wygląda z boku. No i lecisz sobie, płyniesz i otwierasz luk i wystrzeliwuje się granat. O ile jest granat. No ale tak, koźlak z brusznicą i jarzębiem szwedzkim.
Ale jest ładna ta etykieta, zobaczcie jak ona się super błyszczy. Kurde, zajebista jest. Przepiękna. To jest dubeltowy koźlak, on ma 7%. Lećmy dalej, jestem mega ciekawy, co to jest. I mamy co? Stout. Zwykły stout. Wygląda na zielony, ale chyba nie jest zielony. Następne piwo to Barley Wine z zeszłego roku. My chyba dostaliśmy też. 10,5. O matka. Kolory tej etykiety są tak brzydkie, że w zeszłym roku chyba minęło nie wiem ile miesięcy, aż w końcu się zdecydowałem na to piwo. No ale jest idealna pora roku, żeby teraz jadąc. Nie będę tego błędu popełniał, co poprzednio i właśnie nie będę czekał do ciepłych miesięcy, tylko zrobię to teraz z przyjemnością. No i dwa ostatnie piwa, takie same. Bezalkoholowa IPA. Kurde, zajebiście. Bezalkoholowe to jest dobre piwo, powiem wam. Mamy aż 6 browarów. Znaczy 6. Miałem nie degustować, tylko nagrać sam fakt, że otwieramy. Ale jeżeli będzie jeden like pod tym filmem, to coś otworzymy. No i zajebiście. To co? Dobra, sprawdźmy ten dziosyn. Jeszcze się na pewno Amber nagra, bo jest aż 6 piw, więc na pewno coś wybierzemy. Teraz pójdźmy w Cieszyn. Cel zwykły, chyba mam, wyrzucam. Brudne szklanki, no sorry, ale nie mam wyjścia. Widzicie tę barwę tę? Barwę, którą tu widzicie. Nalewamy. No jest brudna szklanka, przykro mi. Pokazuję wam przodem. No ale z mojej perspektywy, jak tak właśnie się oświetla, no to jest pięknie. Pachnie piwem. Przypominają mi się filmy z Majkiem, jak nagrywaliśmy takie 60 sekund, albo takie tanie wersje, żeby coś popróbować. I wtedy też piliśmy właśnie lagerki ze szklanek, to przypominają mi się te czasy. Jest trochę metalu chyba. Trochę. Ale ogólnie jest trochę goryczkowe. Nawet sensownie. Trochę za ciepłe, ale to moja wina. No, bardzo dobre. No dobra, dobre. Ale za te pieniądze bardzo dobre. Także widzicie same moje drogie browary. Wystarczy, że wyślecie i piwo od razu zostaje plus ileś tam do oceny. Ja jestem bardzo przekupny i bardzo mam niską, zawieszoną poprzeczkę łapówkarstwa. Wykorzystajcie to. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, za obejrznięcie i do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję. Pa! Thank you.